za kroki skośne do tyłu polegają na obniżeniu pozycji ciała wraz z wypadem do tyłu. Nogę z tyłu stawiamy poza linią nogi z przodu, po wypadzie płynnie wracamy do pozycji stojącej i to samo robimy na drugą nogę. Najczęściej popełniane błędy: zbyt krótki ruch, zbyt szybki ruch, bujanie ciałem, garbienie się, nadmierne pchanie kolana do przodu,